Jakuba Tima kojarzymy głównie z Poznaniem. Natomiast pamiętajmy też o tym, że no, te transfery zawodników po różnych klubach w dobie KLZ-u są bardzo częste i to ogromnie cieszy oczywiście. Michał Kośla, widzieli Państwo sylwetki obu zapaśników. No i za moment rozpoczniemy o Timie, który za moment jako pierwszy pojawi się tutaj w korytarzu wprowadzającym do hali na zapaśniczą matę. Mówiłem już sporo, natomiast jego rywal Michał Kośla to jest pierwszy, o ile tutaj widzę, zawodnik Olimpijczyka Radom, bo to jest taka drużyna połączonych sił Zgierza i Radomia. Rozmawiałem tutaj z Włodkiem Zawadzkim, który no, reprezentuje jako szkoleniowiec Olimpijczyka Radom, zatem no, będzie tutaj szczególnie zwracał uwagę na Kośle. Kośla właśnie w tej chwili na Państwa ekranach, 25 lat, brązowy medalista Mistrzostw Polski z 2016 i 2017 roku. No może być to naprawdę ciekawy bój. Ja znów się pokuszę o wynik walki. Moim zdaniem Jakub Tim, reprezentujący Bydgoszcz, wygra ten pojedynek. Chcę przypomnieć, że w ostatnim meczu sprawił wielką niespodziankę, wygrywając z Mateuszem Bernatkiem. Fakt, że to jest kategoria wyżej, ale no, Jakub już nie jest kilka dobrych lat w kadrze olimpijskiej, więc cieszą takie wyniki, że młodzi mistrzowie również muszą uznać wyższość starszych zawodników. Jakub jest bardzo cennym zawodnikiem. Kilka lat temu w rywalizacji o Igrzyska Olimpijskie w Londynie, bodajże byłeś chyba na tych Mistrzostwach Świata w Istambule. Byłem. Chyba Jakub walczył tam, jak dobrze pamiętam. No trochę szkoda, że jego kariera tak się potoczyła, nie inaczej. Ale tak to nieraz w życiu bywa. Mamy KLZ, walczy w KLZ bardzo dobrze. Młodzi zawodnicy przy nim trochę potrenują, pouczą się, bo mają czego. Piękna próba akcji do rzutu tak zwanego wywrotka. Stambuł to jeszcze Mistrzostwa Świata, w których startowałeś jako zawodnik. Tak, 2011, gdzie Damian zdobył... Damian Janikowski, wicemistrzostwo świata. Dwie sekundy przed końcem był jeszcze mistrzem świata. Pamiętam. Biegłem z flagą z górnej części trybun, bo mówię, mamy mistrza świata, a tu leci na wózek. Rany boss. No działo się. Rysiek Wolny wyrwał sobie wszystkie włosy z głowy. Ale też no, nie za bardzo reagował chyba. Też był pewny, że to już się utrzyma do końca, a tymczasem okazuje się, że w zapasach trzeba być niezwykle skoncentrowanym i czujnym do ostatnich sekund. Tak, to był bardzo dobry turniej reprezentacji Polski. Były to kwalifikacje olimpijskie, dwóch zapaśników na tych zawodach. Łukasz Banak też, piąty był. Tak, Łukasz Banak i Damian Janikowski zdobyli nominacje olimpijskie. Później Damian w Londynie zdobył medal. Łukaszowi już tak dobrze nie poszło, ale również gratulujemy. Wyjazd na igrzyska to zawsze ukoronowanie kariery. Z pewnością. A teraz parter Tima z góry będzie atakował Michał Kośla. Zobaczymy, jaki efekt tego ataku. Na razie 2 minuty rywalizacji. Kategoria, przypomnijmy, 75 kg. Ale skutecznie Jakub broni. No Kośla tutaj pokazuje się z dobrej strony. Widać, że jest dużo lżejszy niż on na co dzień waży około 72-3 kg. Jakub waży około 80, także no różnica wagi 5-6 kg jest bardzo duża. Ale z lżejszym też się trochę ciężko walczy. No, poprzednia walka pokazała, że jednak ten lżejszy uległ temu cięższemu, ale w tym wypadku, gdzie jest szybsze tempo i taka jest większa mobilizacja i taktyka walki, założenia, rozszarpać, ale również coś próbować. Nie samo tylko skakanie i walka na odległość. Widzimy, jak to wygląda. Jakubowi bardzo dużo zdrowia to zabiera. I myślę, że przy końcowym wyniku walki będzie to miało bardzo duże znaczenie. No, tym bardziej, że tutaj każdy punkt nie tylko zawodników poszczególnych, ale i generalnie do całej klasyfikacji punktowej, całego spotkania niezwykle istotny, bo widzą Państwo, cały czas jest równo, cały czas wynik tego spotkania
otwarty. Włodek Zawadzki teraz instruuje swojego zawodnika, jaka jest strategia jego zdaniem, jaka jest taktyka na kolejną część tego pojedynku. Michał Kośla uważnie słucha, no ale trzeba słuchać rad wielkich zawodników. Pamiętamy wielkie sukcesy Włodka Zawadzkiego na międzynarodowej arenie, no przede wszystkim Mistrzostwo Olimpijskie. No a jeśli chodzi o tę walkę, wciąż bez punktów. Kośla kontra Team, przypomnijmy. Myślę, że Jakub tutaj będzie chciał rozstrzygnąć tę walkę w pozycji parterowej. Podobnie jak z Mateuszem Bernatkiem, rzut z wyniesienia. No ale żeby do tego parteru doprowadzić, to trzeba sobie mocno zapracować. Albo sprowadzić, albo pokazać sędziemu, że jest się wyraźnie aktywniejszym, żeby sędzia podyktował. Posłał Michała Kośle do parteru. A póki co Michał Kośla bardzo dobrze sobie daje radę w stójce. Nie jest tak łatwo zasygnalizować swoją aktywność. Wiecie Państwo, to wygląda, że ci zawodnicy tylko stoją i przekładają ręce, ale to jest tak bardzo wyciężona praca, wytężona. Zabiera bardzo mnóstwo zdrowia. I pracuje całe ciało, ale mamy jednak Michała w parterze. No i zobaczymy, jak wykorzysta tę sytuację dominującą, co by nie mówić, Jakub Team. Jest cięższy, jest z pewnością silniejszy. Teraz bardzo mocno pewnie zapiął uchwyt, będzie próbował. Bardzo ładnie akcję, ale broni się dobrze w tym momencie Michał Kośla. Bardzo ładnie wstrzelił się w punkt, równo z gwizdkiem. Wyprzedził Michała. Ale są dwa punkty, jest wózek, są dwa punkty i jest pozycja zagrożona. Czy z tego będą plecy? Zobaczcie, jak zapaśnicy są wygimnastykowani. Ta pozycja mostowa sprawia, że sport zapaśniczy z kręgosłupa robi gumę. Przypomnę, że jeżeli zawodnik dotknie dwoma łopatkami na matę i potrwa to dłużej niż 1-2 sekundy, walka kończy się przed czasem. No i wszystko na to wskazuje, że jak... Wygląda, że to już są łopatki. Tak to wygląda z naszej perspektywy. Natomiast wciąż Artur Michalkiewicz nie jest przekonany. Tak, klepnął teraz bardzo mocno w matę, a to oznacza, że ta walka zakończyła się przed czasem, no czego nie spodziewaliśmy się po pierwszej rundzie, gdzie było naprawdę bardzo równo, ale wykorzystał znakomicie tę okazję nadarzającą się Jakub Team. No i reprezentujący Lotto Zapasy Bydgoszcz zawodnik dokłada kolejny skalp nie tylko na swoje konto, ale na konto swojej drużyny.